Yo brada, yo man. Dzisiaj wita was Tomek z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo Czarny Pacyfik z Artyzana. Czarny Pacyfik. To jest taka idea, że Artyzan, ich najlepiej sprzedający się produkt, czyli Pacyfik, jasne American Pale Ale, czy może bardziej Pacific Pale Ale, czyli piwo, do którego użyto chmielów z Ameryki Północnej nad Pacyfikiem i z Australii, Nowej Zelandii, postanowili wypuścić limitowaną edycję Czarnego Pacyfika, czyli piwa, które jest czarne w kolorze, ale poza tym ma być identyczne jak Pacyfik, czyli jest tak samo chmielone, cały zasyp jest taki sam, tylko tyle, że dodano do niego trochę słodów palonych, czy może barwiących, już sam nie wiem jakich. Zobaczmy, co z tego wyszło. Czy wyszło z tego Black Ale, czy wyszedł z tego Stout, czy może jeszcze coś zupełnie innego. No, aromat jest bardzo dobry, cytrusowy. Barwa ciemnobrunatna, wpadająca. Bardzo dobry aromat. Ciemnobrunatna, niemalże nieprzejrzysta, dosłownie jest tylko z takimi rubinowymi refleksami. Piana beżowa, drobna. Aromat bardzo dobry. Owoce tropikalne, czyli generalnie tak jak w Pacyfiku, wszystko jakby gra. Bardzo dobre. Bardzo podobne do Pacyfika. Goryczki tak samo mi brakuje jak w Pacyfiku. No ale trzeba powiedzieć, że charakter Pacyfika jest zachowany. Nie ma za bardzo nut palonych. Nie ma skojarzeń ze stoutem. Można by powiedzieć, że to jest taka ikona po prostu. Ja wiem, czy Cascadian. Cascadian pewnie powinien mieć trochę tych nut takich ciemnych, czarnych. Natomiast tutaj ich za wiele nie ma. Piwo jest świetnie pijalne, bardzo ładny lacing. Świetnie pijalne. Goryczka, jak mówiłem, średnia, leciutko pozostająca, leciutko poniżej średniej bym nawet powiedział. Kawy, czekolady raczej nie ma. Jest taka charakterystyczna nuta dla India Black Ale, czy India Black Ale, tak? Tudzież Cascadian Dark Ale, tudzież Black IPA. Jest taka nuta charakterystyczna, czyli połączenie słodów, czy przepraszam, chmielu amerykańskiego i tych słodów ciemnych. No powiem szczerze, że na pewno bardzo dobrze udało się uzyskać ten efekt ciemnego piwa, które smakuje jak jasne, bo tak rzeczywiście jest. Bardzo pijalne. Bardzo dobre piwo. Mogłoby wejść na stałe do oferty Artyzana. Co prawda, ja bym się nie pogniewał za większą goryczkę, za trochę nut czekoladowych, ale tak jak jest teraz, jest też bardzo dobrze. Bardzo dobrze się pije, bardzo, bardzo łatwo się pije. Nie ma tutaj niczego, co... no z jednej strony nie ma niczego, co by skłaniało do jakichś tam wielkich roztrząsań, dywagacji. Z drugiej strony też nie ma niczego, co by przeszkadzało. Powiem tak, mnie osobiście smakuje lepiej niż jasny Pacyfik, którego jakoś nigdy nie pokochałem. Nigdy nie pokochałem, zawsze wydawał mi się piwem trochę zbyt nudnym. To jest naprawdę bardzo dobre.
wącham, bo wydaje mi się, że coś tam poczułem, ale... Może jakaś lekka siarka, ale... No dla mnie paloności trochę brakuje. Trochę tych nut czekoladowych, trochę tych kawowych. Ale naprawdę bardzo udany, udana koncepcja, udany produkt, bardzo udana zmiana, metamorfoza. Tu widzę w wyświetlaczu, że trochę w cieniu siedzę, także może być trochę przyciemniony obraz. No dobra, myślę, że generalnie koncepcja się udała. Ciekaw jestem, jaki będzie los tego piwa dalej, czy będzie po prostu kontynuowane. Wydaje mi się, że ma potencjał na to, zwłaszcza, że artezan takiego piwa za bardzo nie ma w ofercie. W zasadzie w ogóle w Polsce takiego piwa nie ma, bo jeśli już są, to są mocniejsze, czyli właśnie już Black IPA, czyli już około powyżej 14, 16. Myślę, że jest na to klient, jest na to miejsce na rynku. Brawo dla ekipy artezana, brawo dla za pomysł. No i wasze zdrowie.